Witam serdecznie, Adam Jurkiewicz, Linux w cyfrowej szkole, czyli www.linux-cyfrowa-szkoła.waw.pl. Tak jak obiecałem, testuję dzisiaj rozwiązania firmy A-Instruction dzięki dystrybutorowi agraf.com.pl, który udostępnia nam te urządzenia i będziemy z tego budować naszą ofertę dla szkół. Tutaj mamy taki piękny padzik i mamy go już podłączonego do systemu linuxowego. Mogę pokazać, myszka działa, żeby było wiadomo, że to jest naprawdę Linux. To tutaj, o, spróbujemy dojechać. O, mamy pięknie, pulpit, Linux, to wszyscy widzą, że to jest Linux, to nie ulega wątpliwości teraz, spróbujemy to zamknąć. Niestety nauka obsługi tego urządzenia wymaga chwili czasu, ponieważ trzeba się do niego najzwyklej w świecie przyzwyczaić. Ale myślę, że to jest do zrealizowania. Application menu, proszę bardzo. Instruction, mamy tutaj Device Manager, mamy system Response, o którym za chwilę, i mamy system Workspace, o którym również za chwilę. Aby było widać 100%, że to Linux, uruchomię KGeography, standardową aplikację do nauki geografii. O, możemy sobie zobaczyć tutaj, co mamy. Mamy Friesland, to jest Holandia. Wszystko spokojnie nam działa. Teraz o samym Workspace Managerze. Możemy sobie tutaj go podciągnąć. Mamy go skonfigurowanego. Przypominam, szkolny remix Ubuntu w wersji desktop, gotowy do współpracy z takimi urządzeniami. Już od razu wystarczy zakupić licencję na oprogramowanie i wgrać kod aktywacyjny. Tutaj spróbujemy sobie dobrać jakieś narzędzie. Pisak przechwycił nam nasz ekran. Możemy sobie spokojnie o zakreślić, podkreślić, zrobić z tego zrzut ekranowy. Cały ekran możemy sobie również zrzucić. Pięknie działa. Możemy tutaj dorobić sobie na przykład linijki. A linijka może być kropkowana. Linijki mogą być o lewo w lewo. Nie, to jest tylko obrazek. A, to jest obrazek. O, stylet to kreskowy, tutaj. Możemy sobie wziąć linijkę taką. Jeszcze strzałkę zrobić. Ciach. Strzałeczki. Koniec linii. Taka linia. No to strzałeczkę kierujemy sobie z tej strony w tą stronę. Może nie jest to rewelacyjne pod względem jakimś rysunkowym, plastycznym, ale nigdy w tym dobry nie byłem, zatem proszę mi wybaczyć. Tutaj możemy to zamknąć, żeby zamknąć kartografię. I kolejna rzecz, dosyć ważna, mianowicie to będzie Workspace, to jest Device, zatem musimy dojść do naszych Application Menu. Tak, zdecydowanie nauka tego wymaga chwili czasu. O, no tak jak się kliknie, tak się ma. Instruction, rzecz, którą chciałem jeszcze pokazać, to jest system Response. Bardzo fajna rzecz. Mianowicie mamy sobie takie piękne o piloty do głosowania, do odpowiedzi. Każdy uczeń to jeden pilot. Tutaj musimy zamknąć sobie okienko. Spróbujemy je przesunąć. Zamkniemy, OK. Zbieraj odpowiedzi od razu. Ciach. Moja klasa, klasa typ przedmiot. Improwizacja. OK, zatem improwizujemy, moi drodzy. Bez przygotowania, typ pytania prawda, fałsz. Zróbmy sobie wielokrotnego wyboru. OK. Teraz chwileczkę musimy poczekać. Pojawia się taki piękny ekran. Na nim możemy uruchomić czas stały. Pierwszy uczeń wybiera odpowiedź A, drugi uczeń wybiera odpowiedź B.
Zapomniałem pokazać, te urządzenia są bezprzewodowe. Komunikują się z takim pięknym urządzonkiem, które jest podłączone USB do naszego komputera. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bomba w dół. Pięknie. Mamy nasze odpowiedzi. Jak widać, możemy sobie tutaj przesunąć. Dwie odpowiedzi. Każda nieprawidłowa. Tak to wygląda w skrócie. Myślę, że sprzęt jest fajny, będziemy go promować. Będziemy w miarę możliwości jeździć do szkół i pokazywać, że można go używać. To działa całkowicie pod Linuxem. Jest to natywna aplikacja pod Linux. Działa w naszym SRU desktop bardzo dobrze, jak widać. Także mamy nadzieję, że będziecie mogli z tym pokazać uczniom wiele ciekawych rzeczy. Dziękuję serdecznie.